Halo, halo, cześć, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek i zapraszam was na kolejny odcinek z The Evil Within 2. Udało mi się ukończyć tamte wszystkie wyzwania na full wypas, więc wszystko jest zrobione. Ulepszyłem się, poogarniałem troszeczkę amunicji i wszystkiego, ale w poprzednim odcinku, tak mi się przynajmniej wydaje, że w poprzednim udało nam się ogarnąć kolejny slajd. W związku z tym spróbujemy go otworzyć i zobaczymy, co tutaj będzie nam w trawie piszczeć. I to jest to. Także rozmawiaj z Kidman. Pick up, Kidman. I'm here. The first time I saw Myra, she was wearing that uniform. I think I fell in love with her right then and there. I didn't want to admit it to myself. But after she was injured on duty, I knew I couldn't risk not telling her how I felt. She was such a great wife and mother that I sometimes forget she was a great detective, too. She was right. She knew there was something fishy about Lily's death. I mean, kidnapping. I should have believed her from the start. There's no way you could have predicted the truth, Sebastian. You know this. Znaczy, teoretycznie byliśmy w stanie, bo ona nam mówiła, że coś... O, Kitek nam przyniósł, dziękuję. Ile? 700, Kiciuś, byłbyś się bardziej mógł postarać. No dobra, ale słuchajcie, my wracamy oczywiście do naszej symulacji i teraz tak, będziemy lecieć po kolejny fragment obrazu. Więc jestem też ciekaw, czy tam, gdzie byliśmy poprzednio, w dwa odcinki temu, czy tam pojawili się jacykolwiek przeciwnicy, czy nie. Jestem bardzo ciekaw w sumie. Także zaraz wszystkiego się na pewno dowiemy. Bo tutaj poprzednio nam noga wyskoczyła i to jest oczywiście w tamtą stronę, więc standardowo sygnał namierzymy. No i zobaczymy, czy tu się przeciwnicy jacyś ogarnęli, ale nie widzę, żeby byli. Także to aż dziwne, bo noga spadła, nic się nie zrobiło. No cóż, chociaż... No nie, to są po prostu... Okej, dobra, ale wchodzimy do hotelu Sanctuary, gdzie będziemy mieli oczywiście drugi już obraz, który będziemy musieli zniszczyć. No dobra. Jestem bardzo ciekaw, co tutaj będziemy mieli do zrobienia, tak na dobrą sprawę. Natomiast na pewno nie będzie łatwo. No i tu będzie bardzo pewnie podobny schemat, prawda? Tak. Czyli potrzebujemy klucza. O! A dlaczego to tak? Czy ja tu widziałem tą obskurę całą śmieszną? Tu jest klucz. This should get me close to that art. Powinno, ale... Shit. Maybe I can sneak by it. Chciałbym, żeby mi się udało. Tutaj mamy zapisywanie, więc w razie gdybyśmy spierdzielili, to w tym miejscu oczywiście skończymy. Tylko ja nie wiem... A, czy ona przyjdzie tutaj? Czy nie przyjdzie tutaj? Jest. Co ona kombinuje? Gdzie ona idzie? Pójdzie tam. Czy nie mogę wrócić? Ewentualnie może byśmy spróbowali iść za nią, bo nie wydaje mi się, żeby ona mogła się wrócić, chociaż wiadomo, mogę się mylić. Mm-mm.
Chyba właśnie za bardzo odwaliłem, prawda? Chyba właśnie odwaliłem. No, odwaliłem. To miały być elektryczne bełty, Dawaj, szybko. Jest uwięziona. Idź, idź, idź! Dobrze. Ha, i już mi gówno zrobisz. No dobra, troszeczkę straciłem tak na dobrą sprawę, bo zużyliśmy sobie tutaj jeden... Jakby nie patrzeć... Myk. Dobra, ale rozumiem też, że dotarcie do tego pewnie nie będzie proste. Znowu mamy łańcuch elektryczny. Więc będziemy musieli znowu tutaj przejść. Tylko... Pytanie jest następujące, którędy? Tu mnie chyba to nie dziabnie, prawda? Nie. Tu mnie też nie dziabnie. Oj. Dobra. Okej, to nie było trudne, powiem wam szczerze. Dobra, drugi obraz zniszczony, więc będziemy musieli wejść do teatru. That's both of them. Should have done the trick. Better head back to the theater and see if I can get in. Ale to na pewno nie będzie takie proste. Ja już na tyle znam mniej więcej Evil Within, że... Może tutaj coś na mnie czekać gdzieś. W ogóle dzień wstaje? Jakoś się dziwnie jasno zrobiło. Dobra, ale właściwie to możemy przejść chyba sobie skrótem tutaj. Tutaj już są wszyscy i tak wybici. Może soczewka już się tutaj niepokoi. Trochę mi się, wiecie co? Trochę mi się nie podoba to, co tam jest, ale chyba nie będę mieć za bardzo wyjścia. Może na wszelki wypadek też sobie przeładuję wszystko. No dobra, mam przypuszczenie, że tu chyba nic nie będzie na mnie czekać, więc chyba jedyną słusznym wyjściem będzie wejście do teatru, tylko zobaczcie, widzicie, dobrze jest wszystko przeglądać. Dobra, w tym koszu nie przegrzebiemy. No dobra, to wchodzimy w takim razie. Nie mamy wyjścia. Rozdział 8? Tak szybko przeskoczyły rozdziały? Oooo! Oczywiście. Because they had no imagination. Because they are not artists. They want to control me, manipulate me. You want to stop me. But you have failed. Because with the power of the core, I can create my art forever. Tak, tak, nie skichaj się czasem. Dobra, teraz tylko nie wiem, gdzie mam wejść. Czyli tam jest sygnał rezonansu. Mapa jest oczywiście niedostępna. Dobra, skoro mamy iść na górę, to będę musiał przejrzeć dokładnie. Tutaj mamy zastrzyk, więc zastrzyk sobie strzelimy i weźmiemy nowy, żeby mieć oczywiście pełne życie, bo szkoda apteczek marnować.
Czyli wlazłem teoretycznie tutaj, gdzie odpalił mi się filmik. A dlaczego musiałem iść w tamtą stronę? This chase has been entertaining. But even the greatest entertainments must come to an end. The girl! Where is she? I commend you for making it this far. If perseverance were an art form, you would be a master. Perhaps not Michelangelo, but a Van Gogh at the very least. Enough art school bullshit! Where is she? The core is safe with me. I took her on his orders. But once I realized the extent of her powers, how could I possibly hand her over? What I'm doing is more important than mere personal gain. He could never understand this. He? Who is he? It doesn't matter. He won't be around much longer. My work, however, will continue. Czy oni mają... Picasso had his blue period. I have entered my crimson period. Shit! No! Don't! Behold my latest creation. No! Serio? Ja pierdykam. Sick bastard! How will I ever top this? I'll find a way. Her fear is always inspiring. Nothing like the corruption of innocence to spark the fire of creation. Kurde. Weszliśmy do tego, nie sprawdziłem całej reszty. Lipa. A ju, on się rozpada. Serio? O-o! Soczewka. Będzie trzeba uważać na jej ten... Ja pierdykam. O nie, tu musimy być, bo musimy wejść wyżej.
chciałabyś? W jakiś magiczny sposób się strasznie szybko przemieszcza, nie wiem czy zwróciliście uwagę, wcześniej przynajmniej. Jakoś tak bardzo szybko na mnie bum i na ranie. No, tu mnie znowu grawitacja ściągnie i tu, no i właśnie, i tu będzie dokładnie to samo. Dobra, tutaj widzę pod tym, raczej mnie chyba nie wykryje w żaden sposób. I ja chyba tutaj nawet będę musiał chować się pod, dlatego że ona jest nad nami. Nie widziałaś mnie, znaczy widziałaś mnie, ale no cóż. Czy tu jesteśmy bezpieczni? Tak. Nie, nie jesteśmy! Chociaż... Dobra, to musimy uciekać. W porządku. Czyli jednak chyba nam się udało dojść. No, czyli to już nas... Nie jest, no tak, to oczywiście, to już nas wywiało z Union. Kurczę, a tam pewnie jeszcze były inne rzeczy, nie? Jest lustro. Ale jeżeli jest lustro, to znaczy, że my będziemy musieli tam wejść. Tak mi się coś wydaje, bo chyba nie będziemy szli dalej, jeżeli lustereczko jest dostępne. Chociaż... Kurczę, nawet nie wiem, co nam to dało, nie? Dobra, ale na pewno wytworzymy sobie tak, ze dwa naboje do strzelby. Na pewno naboje do pistoletu i to będzie wsio. W sumie mogłem elektryczny bełt zrobić, ale spaliłem. O, niedobrze, 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 ale dobra. Trudno się mówi. Wydaje mi się, że mamy trochę, 11 tysięcy żelu mamy. Dobra, coś kupimy. No, Tatianko, liczę na ciebie. Dobra. Ja wiem, że nie da się do tego skradania, ja mam, słuchajcie, zrobione zdolności bojowych. Bardzo zmniejsza wahanie celowania przy strzelaniu z broni palnej. Mamy 11 tysięcy. Jeszcze mniejszy odrzut przy strzelaniu z broni palnej. Ja myślę, że ten odrzut chyba... Chociaż w sumie może to stabilne ręce. I tego też już nie kupię, bo nie mamy. Tu jest 5000 w zdrowie. W zdrowie wydaje mi się chyba, że nie mam sensu czegokolwiek dawać. Może szybsze odzyskiwanie kondycji w sumie. Aha, też mnie nie stać. A na leczenie 8000, 7000, czyli nic nie będę w stanie tutaj kupić. Tylko trochę mnie niepokoi, że tutaj dostaliśmy, wiecie, taką możliwość wejścia w trakcie. Więc wcale bym się nie zdziwił, jakby tutaj czekała na nas zaraz jakaś walka większa. No cóż, spróbujemy, no nie mamy wyjścia. Aha, wróciliśmy. Okej, czyli wróciliśmy do tego domu. Subjugation of her will. It will be art in every sense of the word. But what is art without an audience? I need you here to make the piece complete. That's not how it's gonna end. No, ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Show me what you've got.
Sebastian. No more running. No more games. Agreed. You're beginning to bore me. Your death will be art. It's time to put a signature on it. You cannot hide from what you cannot see. Ale co ja mam tu zrobić? Everyone gets lucky once. You can't avoid me. Ała! Dobra, dostał. Okej, dostał. I've had enough of this. O, w mordę. A to co? Ała! Kurde. Co to jest? Aha, czyli to są pułapki. Okej. Kurde. Dobrze. Czego właśnie zabiłem? Czat. Dobra. Ale wiecie co, to nie jest koniec, dlatego że on mówił o kimś innym zupełnie. Przedwczesny finał, właśnie dostaliśmy osiągnięcie i domyślam się, że to jest właśnie to. I had so much left to create. You've destroyed my legacy. Look at me. You made me into a master. Must record it. If only I had my camera. Where did it go? Przecież upadłeś z nimi, powinien być obok ciebie. Dobra, ale to na pewno nie jest koniec. Oj.
Don't be afraid, honey. It's me. Dad. No. No, you're not. Dad is dead. Aha, czyli wróci... I know that's what they told you. Czyli wróciliśmy do tego, okej. Lily, please. Come out, Lily. You don't have to hide. O nie. A to kto? To jest to białe gówno. Come to mother, Lily. I will protect you. What the fuck? Get away. You can't have her. Ale jaja. Ale coś mi się tak wydawało, że będziemy mieli motyw matki Lily. Nie byłem święcie na sto... wiecie, nie byłem tak na 100% pewny, ale prawie na, nie wiem, tak na 75% mi się wydawało, że jej motyw na pewno będzie, nie? I'll be out here for you, and someone else will be in there for you. Kidman, she knew about Myra. No w sumie, to by się zgadzało, przecież mówiła na początku o niej. Tu się co nieco zmieniło, widzę, ale zobaczcie, rozdział 9. Coś bardzo szybko to wszystko podskakuje. Dobra, ale słuchajcie, patrząc na to z perspektywy tego, kogo udało nam się ogarnąć, to zauważcie, że Liam, Julian i Yukiko, cała trójka jest, natomiast tu jest jeszcze jedna tablica, więc pewnie będzie coś więcej. Natomiast mamy wszystkie informacje odnośnie Stefana. A giant red X. Prawdziwa sztuka. Si claro, por favor. No dobra, musimy tu wyjść. What the heck? A gdzie jest kot? Zabrali nam kota. Dobra, najpierw zapiszemy grę. W sumie dwa rozdziały przeskoczyliśmy bez zapisywania. Właściwie trzy nawet. Właśnie to jest creepy, możemy to zbadać, ale zanim to zrobimy, to może sprawdźmy. A, patrzcie, zniknęła mi strzelnica. Więc w sumie mam dziwne przypuszczenie, że dobrze zrobiliśmy, że tutaj ogarnęliśmy to wszystko. Dobra, moi drodzy, ale wiecie co, zważywszy, że teraz będziemy wchodzić w rozdział 9. Ja myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć na dzisiaj odcinek, także ja wam za dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie łapce, komentarzu, subskrypcji. Słyszymy się w kolejnym, gdzie zobaczymy, jak będzie się prezentować wszystko dalej. A za dzisiaj wam dziękuję, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć i pa! No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa!